Promień to nie jest zwykły klub, to klub z ogromnymi tradycjami, który w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia. Promień został założony 1 marca 1946 roku i zawsze był jednym z najlepszych i najważniejszych klubów w naszym regionie. To z tego klubu wyszli tacy piłkarze jak Zbigniew Gut, członek złotej drużyny olimpijskiej i srebrnej drużyny mistrzostw świata, zawodnik Odry-Opole, później Lecha Poznań. Edward Lorenz, młodzieżowy reprezentant kraju, jeden z najlepszych trenerów. Leszek Wykarczyk, zawodnik Lecha Poznań. Mariusz Liberda, reprezentant kraju, mistrz Polski, zawodnik między innymi Polonii Warszawa, Dysko Poli Grodzic Wielkopolski i Zagłębia Lubin. Sebastian Dudek, mistrz Polski ze Śląskim Wrocław, również zawodnik Widzewa Łódź, Zawiszy Bydgoszcz, a obecnie Zagłębia Sosnowiec. Andrzej Tychowski, zawodnik Sosnowiec, Widzewa Łódź i Pogoni Szczecin. Andrzej Niedzielan, reprezentant kraju, zawodnik także dyskoboli holenderskiego Nijmegen, Wisły Kraków, Ruch Gorzów. Można tych zawodników wymieniać, ta lista jest o wiele dłuższa. Wystarczy wejść na oficjalną stronę internetową Promienia. Promień to wyjątkowy klub. Klub, który nie zmienia nazwy co pół roku. Klub, który nie łączy się z innymi klubami po każdym sezonie. I co najważniejsze, ma najwierniejszych kibiców. I to też bardzo ważne, nie jeździ na żużlu. I teraz zapraszamy wszystkich piłkarzy, działaczy, tutaj na tą scenę, trenerów. Zapraszamy wszystkich. Czerwiec i czerwiec są barwy te, za którego powiedzam o ten życie swe. Kolejny weekend i kolejny mecz, kolejna wygrana promienia, promień góry się wie. I nie ma chęci wygrywać, czy przygrywa też nie. Bo zawsze będę śpiewał, że i tak kocham cię. Unoszę się dumą, kiedy piszę ten tekst, bo mam świadomość tego, o czym mówisz. Nasza jedyna miłość, której na zawsze wierni, każdy stanie do walki, jeśli promień oczernisz. Więc nie próbuj tego robić, bo wiesz, czym to cię wiąże. Nie przyjmuj na zwycięstwo, będzie czego cię pożre. Nie tego i nie tam nie trudno na dosze. Jeśli zdołasz, to proszę, syren, gardło i klas. Zaraz nie chodzić na mecze, zawiąż nasz i szal. Pokochaj promień żary, tak jak pokochałem ja. Pokochaj promień żary, tak jak pokochałem ja. 1, 9, 4, 6, zapamiętaj te liczby. Dla wielu są niczym, ale dla nas są wszystkim. 60 lat historii, która przyniosła radość. U innych młodzi zazdrość, którzy budzą u nas żałość. Może to nie doskonałość, ale kiedyś tak będzie, że promień wróci tam, gdzie jest jego miejsce. Tak tam gdzie solidu, owinięty złoty laurem. MPI 03 rozpoczyna propagandę. Tak jak prosty jest przekaz, jedno miasto, jeden klub, weź to każdemu przekaz. Ciągle idziemy do przodu, to początek nie meta. Będziemy silniejsi, słowa te zapamiętaj. Dla jednych przyjaciele, a dla wielu udręka. Ci, co się naśmiali, będą przed nami pękać. Ci, co się nie bali, będą bali jak piekła. Promień żary, ekipa, która jest pewna. Ruszamy po zwycięstwo każdego tygodnia. Ruszamy za promieniem siłą wody i ognia. Ogień w górnie wyżyła, kwota zmywa z powierzchni. Priorytety wyjazdów stawać się coraz lepszy. I za tej miłości przecież nic nie stanie. Rozpocząć jak ten klub to nasze główne zadanie. I gdybym miał napisać w tym momencie te same, ostatnie zdanie brzmiałoby: kocham promień żary, amen. 1, 9, 4, 6, zapamiętaj te liczby. Dla wielu są niczym, ale dla nas są wszystkim. 10 lat historii, która przyniosła radość. U innych budzi zazdrość, tym, że budzą u nas żałość. Może to nie doskonałość, ale kiedyś tak będzie, że promień wróci tam, gdzie jest jego miejsce. Ten kształt jest solidu, owinięty złotym laurem. MPI 03 rozpoczyna propagandę. Promień od czerwca tego roku ma nowy zarząd, który postawił sobie za zadanie odbudowanie marki pod nazwą Promień Żary. Do zarządu weszli legenda tego klubu, Tomasz Kowalczyk! W
Włodzimierz Ściemura! Piotr Hackman! Henryk Krzemiński! Prezesem klubu został Jacek Mundorowicz! I prosimy prezesa o zabranie głosu. Witam wszystkich, dobry wieczór wszystkim. Witam przede wszystkim aktorów dzisiejszego przedstawienia, piłkarzy klubu sportowego Promień Żary. Witam kibiców, witam wszystkich tutaj zgromadzonych gości. Nie chciałbym tutaj zbyt dużo czasu zabierać, bo tak jak wspomniałem, dzisiaj jest czas tutaj na innych aktorów aniżeli ja. Chciałbym przede wszystkim podziękować tym, którzy z klubem dotychczas byli, którzy są, zostali. Mam nadzieję, że ta grupa będzie się po prostu zwyczajnie zwiększała. Szczególnie chciałbym podziękować pani burmistrz, zapraszam, i panu burmistrzowi zapraszam tutaj, bo tak naprawdę bez wsparcia miasta w tej chwili byłoby bardzo ciężko działać. Także zapraszamy na scenę pani burmistrz Danuta Madaj i wiceburmistrz Ola Zabiórkowski, wychowanek Żarskiego Promienia, który również grał w tym klubie, i to z powodzeniem. Jeszcze trzy słowa. Przed nami jutro początek sezonu. Pierwszy raz po 8 latach spotykamy się z naszym wielkim rywalem piłkarskim, z Czarnymi Żagań. Także zapraszam jutro mecz o 17:00, tak przy okazji. I z tej okazji wiemy, że tutaj państwo i pani burmistrz, pan burmistrz wybierają się na jutrzejszy mecz. Zostali wezwani przez burmistrza Żagania na taki niejako pojedynek, więc chcielibyśmy wesprzeć ich tutaj naszymi barwami, żeby godnie mogli reprezentować jako kibice. Barwy Promienia Żary! Przy okazji prezent, karnet na nasze mecze na najbliższy sezon, także mamy nadzieję, że będziemy mieli przyjemność gościć państwa dość często na stadionie przy zwycięstwie. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, członkowie zarządu, trenerze, a przede wszystkim wy drodzy zawodnicy, nowy zarząd, nowy sezon, nowe oczekiwania, nowe nadzieje. No i moi drodzy, myślę sobie, że sukcesy. Ja trzymam kciuki, życzę przede wszystkim ogromnej wytrwałości na boisku. Jeżeli pojawi się porażka, panowie, nie ma co pękać, jak to mówią niektórzy, trzeba przejść do przodu i walczyć o swoje. Życzę powodzenia. Życzę też, aby kibice, mieszkańcy naszego miasta jak najliczniej przybywali na boisko Promienia Żary, kibicowali. Wiem o tym, że macie naprawdę wspaniałych kibiców, którzy walczą o was i zależy im na tym, aby klub Promień rozwijał się. W związku z tym też tutaj z tego miejsca składam ogromne podziękowania kibicom, że są wierni ciągle klubowi Promień. No i oczywiście prezesie, myślę sobie, że będzie coraz lepiej i życzę wam tego wszystkiego z całego serca. Dziękuję bardzo. No oczywiście burmistrz Żagania wyzwał mnie na pojedynek. No sobie wyobrażacie, wyzwał mnie na pojedynek parę dni temu. Oczywiście rękawice podniosłam i jutro stawię się na meczu, bo mówi, że 16:40 ma być przed wejściem na boisko. Także jutro będę, zapraszam Żaran na boisko. No i kibicujmy naszym, moi drodzy. To też świadczy o wielkości i o wspaniałości naszego miasta, które osobiście serdecznie kocham i wiem, że wy też to samo czujecie, co i ja. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz, panowie. Dzięki. Dziękujemy bardzo. No i jeszcze dwa słowa pan Olaf Nabiórkowski, wychowany tego klubu. Ja może tak a propos swojej kariery sportowej, to do kolegów piłkarzy, no ja z Żaganiem nigdy nie przegrałem, także i tego wam życzę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ogromne brawa pani burmistrz Danuta Madaj, pan burmistrz Olaf Nabiórkowski są również z Promieniem Żary. Oczywiście, moi drodzy, nie byłoby, gdyby burmistrz czymś nie przyszedł, bo zawsze mówią, że ja mam być świętym Mikołajem. Słuchajcie, tutaj w tej torbie, nie na razie, to dajmy prezesowi. Jest coś na szczęście. Symbolem tego szczęścia jest czterolistna koniczyma. Każdy z was ma ją otrzymać i nosić przy swoich kluczach i ma przynieść po prostu szczęście klubowi. I jednocześnie Żarom. O, zobaczcie, proszę, specjalnie dla naszych piłkarzy przygotowana. Dziękuję.
Prezesie, rozdasz. Dziękujemy bardzo, jeszcze raz. Ogromne brawa! Ten klub to kibice, najwierniejsi kibice, którzy są z klubem na dobre i na złe. Zapraszamy do nas przedstawiciela kibiców, ale także człowieka, który grał w tym klubie. Jest wychowankiem Promienia, Jędrek Pruski! Promień, żary! Nikt nie wyobraża sobie meczów Promienia bez waszego wsparcia. Chyba możemy liczyć na to, że będziecie z tym klubem na dobre i na złe. Dzień dobry wszystkim. Nie ukrywam, że emocje są przed jakąś ustawką. Uznaję naprawdę wszystko we mnie. No cóż, ja bym chciał podziękować prezesowi za zaproszenie tutaj nas wszystkich i możliwość zabrania głosu. Skoro mam taką możliwość, to ten głos zabiorę, tak? Jak było, wszyscy wiemy, klub troszeczkę cofał się, że tak powiem, krok do tyłu. My mamy nadzieję, że wraz z nowym zarządem, z nowymi, starymi piłkarzami zrobimy teraz kilka kroków do przodu. Zostanie bardzo zrobić jeden, a robię dwa przodu, prawda? No cóż, my jesteśmy tutaj od kilkunastu lat. Przeżyliśmy nie jeden zarząd, nie jeden składy piłkarskie i tak dalej. My dajemy wam kredyt zaufania, zarówno drużynie, jak i zarządowi. Nie zepsujcie tego, bo my jesteśmy pamiętnymi, niedobrzy wtedy, jak coś idzie nie tak. Aczkolwiek możecie zawsze na nas liczyć. Numer telefonu do nas macie, możecie dzwonić każdej porze dnia i nocy, nie tylko z problemami klubowymi, ale też i prywatnymi. Poradzimy zawsze. Coś mogę więcej powiedzieć. No, my jesteśmy zawsze i no co? Bardzo ogromne brawa, Jędrek Pruski! Jutro spotykamy się wszyscy w Żaganiu! Promień chce czerpać z najlepszych wzorców. Poprzez wychowanków chce nawiązać współpracę z najlepszymi klubami w Polsce. Do takich pierwszych rozmów już doszło. Zdradzę pewną tajemnicę, myślę, że tutaj prezes się nie obrazi, że bardzo poważne są rozmowy z Miedzią Legnica! Miedzianka! 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 Promień nie chce też również zamykać się na mniejsze kluby, chce pomagać tym klubom również w rozwoju. Takim pierwszym przykładem jest podpisanie umowy partnerskiej z Budowlanymi Kostnica. Jest z nami prezes tego klubu. Zapraszamy serdecznie do nas. My też chcemy, żeby w tym klubie grali najlepsi zawodnicy z regionu. Bo Promień to marka i tutaj warto grać w tym klubie. I proszę o kilka słów. No myślę, że prezes jest pod ogromnym wrażeniem kibiców, przede wszystkim kibiców, no i tej drużyny. Wojciech Pawlak. Dobry wieczór Państwu. Chciałem powiedzieć, że bardzo mi miło czuć się zaproszonym tutaj na tą imprezę i bardzo mi miło również jest współpracować z nowym zarządem Promienia Żary. Myślę, że nasza współpraca będzie takim otwarciem nowym też dla Promienia, jak i dla naszego klubu, że można z małymi też współpracować, że można tych zawodników gdzieś z tych mniejszych klubów wyciągać i myślę, że takim, jakim jest przesłanie naszego związku, czyli łączy nas piłka, dobrze obrazuje naszą współpracę. Także myślę, że wszystko będzie dobrze. Jutro też jestem z wami na meczu z Czarnymi Żagań i kibicuję Promieniowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To pierwsza współpraca, taka podpisana umowa. Mamy nadzieję, że takich umów będzie więcej i najzdolniejsi piłkarze będą grać w Promieniu Żary. Jest z nami również Roni Tavares Garcia. Zapraszamy do nas serdecznie.
który tutaj przywiózł do nas trzech zdolnych zawodników z Brazylii. Witamy serdecznie. Roni już nieźle mówi po polsku. Myślę, że tutaj przywita się z Państwem. Dzień dobry. Nie mówię bardzo dobrze po polsku, ale bardzo fajnie piłkarze tutaj, promieżari. Dzięki. Ogromne brawa. To też były zawodnik, który mogę zdradzić. Między innymi próbował grać w Wielkiej Barcelonie. Tam grał w rezerwach. Zawodnik, który ma za sobą niesamowitą karierę zawodniczą. No i tutaj teraz jest ze swoimi zawodnikami, którzy tutaj próbują się załapać do różnych klubów. My wybraliśmy tych trzech najzdolniejszych, którzy będą reprezentować barwy Żarskiego Promienia. No i proszę Państwa, nadeszła ta chwila. Czas na oficjalną prezentację drużyny. Prezentujemy sztab szkoleniowy zawodników, którzy będą reprezentować ten wspaniały klub w klasie okręgowej, jak również i w rezerwach. No i zaczynamy od sztabu szkoleniowego. Trener pierwszego zespołu, Robert Czepiński! Powitajmy go serdecznie. Trener bramkarzy, Tomasz Kowalczyk! No jeszcze Tomek, jak zobaczyłeś chyba taką prezentację, to co? Chciałoby się wrócić do klatki, powiedz. Myślałem o tym. No i mamy kolejnego bramkarza. Są również kierownicy pierwszej i drugiej drużyny. Andrzej Jawornicki. Witamy serdecznie. Arkadiusz Kowzan. I proszę Państwa, chciałbym przedstawić wyjątkową osobę, która będzie pomagała, pomaga drużynie. Pomagała w trakcie przygotowań. Jest cały czas z nami. Myślę, że wszyscy bardzo dobrze znamy tą osobę. Jest nią nim przyjaciel klubu, Piotr Mielski! Witamy serdecznie na pokładzie Promienia Żary! I proszę Państwa, zaczynamy od tych zawodników, którzy będą walczyć na boisku za barwy Promienia. Daniel Czerwiński! Karol Kołpaczewski! Jakub Femlak jest z nami, proszę Państwa. Ja tylko zdradzę, że całe życie marzył o tym, żeby założyć koszulkę Żarskiego Promienia. Wychowany w Akademii Piłkarskiej, młody talent Sebastiana Dudka. Ma zaledwie 16 lat i bardzo na niego liczymy. Jeszcze raz, Jakub Femlak. Prezes mi opowiada, że jeszcze nie ma 16. I bardzo dobrze. Robert Gaczor. Tomasz Mencel, Błażej Tobiasz, tak, nie bójcie się, wyjdźcie tutaj, pokażcie się. Jest. Radosław Tobiasz. Kacper Derda. Kamil Nitka, tutaj zapraszamy serdecznie, tak, pokażcie się, pokażcie się. Adrian Motyl. Jest. Albin Kuczak. Jakub Jamrozik. Patryk Sołandziak. Grzegorz Suszczyński. Jest też w składzie Paweł Chorożoniecki. Nie ma dzisiaj go z nami. Może sędziuje jakieś spotkanie, bo to również czynny arbiter. Wojtek Kochanowski. Na obozie z młodymi adeptami UKS Promień Żary. Michał Kopczyński, popularny Baśka, jest na winie. Nie ma, ale jest w składzie. Marek Chomik. Też nie ma. Amadeusz Jelski. No ciężko trenują, żeby dobić się do tej pierwszej drużyny. Bartosz Biliński. Jest z nami. Damian Graczek. Sebastian Bieńko. Witamy serdecznie ponownie w Żarskim Promieniu. Marek Bartel. Też nie ma. Dominik Wołoszyn. Ale muszę powiedzieć, że wszyscy są usprawiedliwieni. Bartosz Suski.
Jakub Nowak. Jesteś z nami. Walczak. No jutro w Żaganiu tam rozniesie tą obronę czarnych. Aleks Oliveira. Nowy zawodnik na Jeżarskim Promieniu. Ogromne brawa. Jakub Kucharski. Radosław Kuczyński. Marcin Rybnik. Damian Sokołowski. Łukasz Żółtański. W końcu w Żarskim w Promieniu. Seweryn Krajewski. No i kolejny zawodnik prosto z Brazylii. Neto Verissimo. Na tego zawodnika bardzo liczymy. Mamy nadzieję, że jutro strzeli przynajmniej dwie bramki. To nam obiecał jego menadżer. Kamil Dados. Michał Kulas. Wychowanek tego klubu. My też na niego bardzo liczymy. Na jego gole. Aleksander Jelski. I kolejny zawodnik prosto z Brazylii, prosto z Rio, Caio Fernando. I czas na tych najbardziej doświadczonych. Łukasz Świtkiewicz. Łukasz, ja mam taką zagadkę dla ciebie, przeczytam ci skład. Kowalczyk, Habiniak, Łazar, Zieziula, Sehafer, Wójtowicz, Świtkiewicz, Krzysztof Dewo, Kopernicki, Kural, Artur Dewo. Z jakiego to meczu? Oczywiście pamiętny mecz sprzed 8 lat. Promień Żary, Żagań, 15 marca, 4-0 dla Promienia. 4-0! Jutro będzie taki wynik! No i oczywiście Łukasz strzelił w tym meczu pierwszą bramkę. 25 minuta. Dariusz Piechowiak! Witamy ponownie. Darek, chodź na chwilę. Jeden z lepszych zawodników tutaj w naszym regionie. Reprezentował barwy, no niestety, czarnych Żagań. Musisz się do tego przyznać. No ale oni grali wtedy w drugiej lidze, więc my wybaczamy. Powiedz, jak to jest nałożyć znów koszulkę Żarskiego Promienia? Mieć taką koszulkę na sobie naprawdę jest duże wyzwanie. Mam nadzieję, że jutro, tak jak tutaj wszyscy stoicie, będziecie nastawieni w Żaganiu i będziecie nas wspierać. Damy z siebie 100%. Mogę tutaj to przyrzec, tutaj też jako chłopaku, że będziemy w każdym meczu walczyć o 3 punkty. Dziękuję. Dariusz Piechowia! Artur Ryszczyński! Kolejny doświadczony zawodnik. Artur, chodź. Tak, wiedziałeś, że to ci zrobię, nie? Artur, powiedz, jest fajna atmosfera, są naprawdę nieźli zawodnicy. To chyba tylko chwila, że będziecie w tej okręgówce. Cel jest jasny, 4. liga. No tak, no. Spadliśmy teraz z ligi, teraz trzeba odbudować i awansować. Cel jasny, awans, Artur Ryszczyński. I teraz, proszę państwa, mam prośbę, wszyscy razem krzyknijmy: kapitan! Kapitan! No jeszcze, kapitan Grzegorz Tychocki! Wychowanek tego klubu. Ty jako kapitan będziesz musiał dbać o ten zespół i musisz nas zapewnić, że będziecie po prostu walczyć, gryźć trawę, pełne 90 minut. Witam państwa. Ja przede wszystkim w imieniu całego zespołu, całej drużyny chciałem bardzo podziękować za to, że państwo przybyli tutaj w tak licznym gronie na naszą prezentację. W całym sezonie jestem przekonany o tym, że ci chłopcy, każdy z nich będzie walczył na całego, każdy z nich odda serducho na boisku i za rok o tej samej porze będziemy się cieszyć z awansu do 4. ligi. Takie jest moje marzenie. Także trzymajcie za nas kciuki i na pewno to się uda. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, oczywiście trzymamy za słowo Grzegorz Stychowski, kapitan tej drużyny, również trener drugiego zespołu. Ja bym jeszcze poprosił tutaj do nas szkoleniowca pierwszej drużyny, Robert Czepiński, który grał z tym zespołem już w różnych ligach. No i mam nadzieję, że faktycznie to będzie bardzo krótki przystanek do czwartej, a później trzeciej ligi, bo taka nam się po prostu marzy i to miasto na to zasługuje! Witam serdecznie Państwa, dziękuję pięknie za przybycie. Być trenerem Promienia to wielkie wyróżnienie tutaj dla nas, dla żarskich trenerów. Dla mnie jest to naprawdę duży zaszczyt. Kolejny raz wielkie wyzwanie przed nami i będziemy starali się na pewno być w tym szubie tabeli, walczyć w każdym meczu o 3 punkty. Ja wierzę w swoich chłopaków, wierzę, że mimo tego, że to są młodzi zawodnicy, to mają duże serca, wielki charakter i piłkarsko dadzą radę i przyniosą dla nas tutaj wiele takich fajnych meczy i wiele fajnych dni dla naszej tutaj żarskiej społeczności. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Trener pierwszego zespołu Robert Czepiński, a przed Państwem drużyna Promienia, która będzie walczyć o honor, o zwycięstwa. Zaufajmy, dla nich naprawdę warto będzie przychodzić na stadion przy ulicy Zwycięstwu. Przed Państwem Promień Żary! I poprosimy o specjalną muzykę. Promień Żary! Jutro godzina 17. Wszyscy w Żaganiu. Pokażmy siłę żarskiego Promienia. Prosimy wszystkich tutaj do przodu. I my tutaj za chwilę chcielibyśmy poprosić kibiców tych najwierniejszych, kibiców Promienia Żary, panią burmistrz, pana Olafa Nowiórkowskiego do pamiątkowego wspólnego zdjęcia z drużyną żarskiego Promienia. Zapraszamy serdecznie do nas tutaj na scenę. Myślę, że to będzie wspaniała pamiątka.
Zapraszamy wszystkich kibiców, którzy tutaj przybyli do pamiątkowego zdjęcia z drużyną Promienia. No i oczywiście wszyscy jutro godzina 17. Derby! Młodzi kibice, którzy tutaj chcą sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe z drużyną Promienia. Tak, zapraszamy tych młodych, najmłodszych tutaj na scenę. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajna pamiątka. Zapraszamy do nas. Chodźcie, chodźcie. Oj, są. Przyszli zawodnicy Żarskiego Promienia, którzy już za kilka lat będą reprezentować ten klub. Mamy nadzieję, że nie tylko tutaj na lokalnych boiskach, ale również, jak pokazały przykłady, na arenach międzynarodowych. Bo naprawdę warto grać w tym klubie. Jest dużo świetnych przykładów, że z tego klubu można pójść po prostu w świat. Dziękujemy bardzo. No i czas pożegnać się, ale oczywiście tylko na chwilę. Jutro godzina 17. Arena w Żaganiu. Stawiamy się tam w bardzo licznej grupie. Kibicujemy i oczywiście liczymy na dobry wynik. Dziękujemy bardzo. Promień Żary! Promienie musi panować, walczy się na was. Promienie musi panować, walczy się na was. Promienie musi panować, walczy się na was.